AT-55A, bardzo dobra. Ja robiłem to artą dużo misji. Witam, Matek. Wbiłem dzisiaj fioletowy kolorek, Bartuzik. Gratuluję serdecznie. Gościu. Ale jesteś hamem, kurka. Nagle ja ci pozwoliłem strzelić, a ty już nie, ty już kurde zasłonisz. O ty chamie jeden, no. Niemiłe zachowanie, niemiłe, niemiłe. Chciałem bardzo przejechać, ponieważ teraz mogę już ustawić się właściwie do walki. Z tą gromadką, z tą zbieraniną tutaj. O, kiedy będą zmiany dla S100? Za wiele miesięcy. 3. Przykładowo 3. Aż na czynsz, mistrzu, przy okazji zerknij, konto właśnie robi E4 Marlion podkreślenie. Dziękuję bardzo, w porządku. O kurka. Stałem przybity. Panie Wojtek, panie Wojtek, co pan tutaj ćwiczy? Panie Wojtek, panie Wojtek. Cześć, Wiktor Kac. Lewandowski jest problemem, tak nie powinien wychylać. Ciężka, ciężka sytuacja, proszę ja państwa. Mamy 3000 uszkodzeń, ale nasza drużyna bardzo kiepsko strzela. Chłopaki nie mają problemu z przebijaniem tych czołgów. To jest coś bardzo odczuwalnego. Robimy za mało damage'a, musimy więcej uszkodzeń robić. Ale nie ma komu, bo nikt nie przebija tych mausów. Każdy zbiera coś innego. Dobra, dobra, no jak już tak każdy bije w co innego, to będę dobijał lufę. O, jak pancer mnie trochę wystawił do wiatru, bo nie asekuruje już mnie. Wcześniej mnie asekurował, teraz już mnie nie asekuruje, przez to dostaję w dupę, co nie? Ja ci nie pozwolę się wycofać, bo już nie ma tutaj miejsca, chłopie. Ale widzę, że sobie poradziłeś, więc dobrze dla ciebie, no. Tu T57 może być, tak? Tutaj T57 z mojej lewej strony. Może tu być, może tu być. Trudno, no. Trzeba zaryzykować. Jest faktycznie, ale spoko, nie jest to problem, bo my jesteśmy już tutaj. Było na zielono, no ale cóż. Bywa i tak.
Dziwię się Super Conquerorowi, ja na jego miejscu bym wyjechał. Maus nie przebija. Super Conqueror nie chce im pomóc, dziwne. Ja na jego miejscu bym teraz wyjechał. Jeżeli nie jestem idiotą, mogę być, zaraz się okaże. Jadę na Super Conquerora, go zabiję. T-77 musiał zrobić to samo, ale byłem szybszy. Mimo wolniejszego czołgu. Tam jest STRV. STRV stał na szczerym polu, jak można przypuszczać w tym krzaku, ale już tam nie stoi, bo byłby głupi i na pewno pojechał. Nasi mają dużą przewagę. Jak pojadę tędy, to STRV powinien mnie wykryć, gdyby stał, ale jego nie ma, bo nie jestem wykryty. Jestem wykryty? Ale czy we mnie strzeli? Czy wybierze 277? Czy to kołowiec? No, mówiłem, że będzie gdzie indziej. Za wysoko chłopaki, niżej. Troszkę chłopaki za wysoko celują. Wystrwało to lepiej niżej. Cześć multi, jak idzie granko. A, w porządku. Chłopak jedzie. Czy nie jedzie? Nie jedzie. Kowca nie celuje, jadę po STRV. On ma więcej życia. Nisko celujemy i wchodzi. Nisko celujemy i zawsze wchodzi. Jak się czujesz z tym, że jesteś najlepszym graczem na IC7 na serwerze? Ale ja nie jestem. To, że mam 100% biegłości, to nie jest informacja, że ktoś jest najlepszy. Bez przesady. Mamy tutaj co prawda 100% biegłości, ale to nie jest informacja, że ktoś jest najlepszy. No ale to jest taki fajny dowód, że to była bitwa z samymi dziesiątkami, prawda? Mausy i tak dalej. No i wielu graczy często mówi, no i 7 w takiej bitwie to nie ma żadnych szans, prawda? No to jest w ogóle gówniany czołg, nic nie przebije. Zrobiliśmy 2 razy więcej niż pojazdy, które mają 340 penetracji, co nie? 3 razy więcej niż niektórzy tutaj mają 340 penetracji, więc no penetracja nie jest najważniejsza. Bardziej chodziło o to, jak celowaliśmy, prawda? Bardziej chodzi o to, jak celowaliśmy. Celowanie jest kluczem do sukcesu. Celowaliśmy zawsze w czułe punkty. Był Maus, policzki. Super Conqueror, dolna płyta. 277. Dolna płyta. Centurion, garnek, tak? Wszystko było celowane tam, gdzie jest najgorszy pancerz i dzięki temu wchodziło. Prawda jest taka, że Gold na IC7 to nic nie daje, prawie, jeżeli nie umiesz celować i tak. Ten czołg ma taki problem, że 300 to jest nic. 300 na czołgu ciężkim od frontu to jest mało. To nie jest dużo. To jest spoko, jakbyś walił w bok, medem. Ale kiedy masz czołg ciężki, który od frontu wali, to 300 to nie jest imponująca wartość. Prawie wszystkie mają 320, 340,
350, te deki 400, to co to jest 300? No 300 no to jest wiadomo nie tak imponująca wartość. I trzeba umieć dużo celować. Na przykład w tej bitwie 300 nie wystarczy mi, żeby przebić T62A w wieżyczkę. O tak. A 277 bym se strzelił i od razu wejdzie. 277 muszę idealnie przymierzyć. WZ muszę idealnie przymierzyć. AMX tu muszę też idealnie wymierzyć. Lewandowski, podłoga albo tylko wizja od frontu. Jak pancera, no to tylko dolna płyta. E3 to nawet w dolną mogę nie przebić. Więc na pewno ISM7 trzeba umieć bardzo wszystkie punkty znać. Najlepiej, wiadomo, od frontu czołgów 10 tier popularnych. No bo no może być problem z przebijaniem, może być problem. 257, wiadomo, też rzuca na dychy, ale jak rzuci na ósemki albo dziewiątki, no to to się przebija łatwo, no. Ja poczekam, jak będzie bokiem. Zobaczcie, ja nie strzelam, dopóki nie będzie bokiem. Czekałem na bok wieży, bo nie chciałem strzelić we front, bo wiedziałem, że nie przybije raczej. Nie chciałem po prostu czego ryzykować. Mamy trójkę od frontu. Nic nie poradzę. Nic nie poradzę, no to już... No trudno po prostu, no trudno, no. Spróbuję jej oddać. Udało mi się ją idealnie trafić. Ale... Chcę do mnie strzelić, muszę uciekać. O, twardy czołg francuski. Jakie to uczucie gadać do monitora? Nie wiem, ja tak się nie czuję, żebym gadał do monitora. Nigdy się tak nie czułem. Nawet jak zaczynałem, to nie miałem takiego uczucia, że gadam do monitora. Docelowo wiem, że gdzieś to trafia, więc nie czuję się, jakby mówił do siebie. Tajpa kiedyś wbił ropuch. Nie rozumiem. Nie rozumiem pytania z tym tajpem. A trójka tu nie celuje. Zdjęłem jej gąska, ale chciałem z damage'em. Tu go przebija. Bok przebije zawsze. Tutaj to łatwo. Tu go przebije. A, podjechał. Jakby się nie ruszał, byłoby idealnie, no ale nie jest głupi. To jest bardzo mądry gracz. Tego nie przebije tu. Nie przebijecie. O Boże. Tak coś czułem, że chyba ma bicie. Ale zawahałem się. Popełniłem błąd i się zawahałem. Tutaj moja pomyłka ewidentna. Widzicie, nie ma nawet gwarancji, że przybije E3 w dolną płytę. Trzeba naprawdę szukać idealnie zielonego punktu. Jest to trudne. On mnie przebił w policzek, bo kod zadawał. Mądrze zrobił, bo mógłby nie przebić bez. Byłem dość dobrze ustawiony. Nie celuję mu w gąskę, bo znowu wejdzie za zero. Zaduję heka na ciebie. Zaduję na ciebie heka. O, ale z hajka za 250. Nieźle, co? 250 z hajka. O Boże, babok. Przebije mnie. O, w gąskę tylko. Fart. To jest fart. Arta mi przewali. No wiedziałem. Bo to magazynek to. On zawsze strzela 3 pociski w jednego. Jak już skupi, to już 3 pociski w ciebie zrobi, co nie? To jest strasznie wkurzające. No ale tak już jest, no trzeba sobie
powiedzieć, że tak po prostu jest. No, teraz tego nie spodziewałem się, powiem szczerze. Nie sądziłem, że w tym konkretnym momencie dostanę alerty już. Myślałem, że po prostu już nie ma pocisków, a idealnie dostałem, jak byłem wycelowany. Szkoda. Szkoda, bo akurat jak strzelałem, byłem ogłuszony. Wybrałem damage, powiem wprost. Wybrałem damage. Wiedziałem, że i tak zginę na hita. To już wybrałem damage. 5000. Na full dychach to jest dobry wynik według mnie. 5122. Spoko. Mój plutonowy to nie wiem. Jeszcze chyba walczy. Tak, mój plutonowy jeszcze walczy. To bardzo dobrze. Niech tam walczy. Witam, Ku Soul Team.